Oblicz objętość graniastosłupa przedstawionego na rysunku. Podstawą tego graniastosłupa jest trójkąt prostokątny o osi prostokątnych 5 cm i 12 cm, a wysokość graniastosłupa ma 10 cm. Napiszmy dane. A równa się 5 cm, B równa się 12 cm. To przyprostokątne trójkąta. I teraz wysokość całego graniastosłupa H równa się 10 cm. Aby obliczyć objętość graniastosłupa, pole podstawy należy pomnożyć przez wysokość graniastosłupa. Obliczmy najpierw pole podstawy. Podstawa jest trójkątem prostokątnym. Jeden z jego boków może pełnić rolę podstawy, a drugi wysokości trójkąta. Wobec tego pole podstawy obliczymy ze zwykłego wzoru na pole trójkąta. A razy H przez 2, gdzie rolę H pełni jeden z boków, ponieważ jest prostopadły do drugiego. Także pole podstawy wynosi 5 razy 12 przez 2. Dwunastka skraca się z dwójką i po wymnożeniu 5 razy 6 otrzymujemy 30. Czyli pole podstawy to 30 cm kwadratowych. Pozostało nam obliczenie objętości. Podstawmy do wzoru V, czyli objętość. To pole podstawy, czyli 30 razy wysokość. 10 cm. 30 razy 10, 300. Czyli otrzymaliśmy, że objętość graniastosłupa przedstawionego na rysunku wynosi 300 cm sześciennych. Dziękuję.